Mamy takiego dokłada. Jest to Can-Am Outlander 1000. Kład ma przejechane kilka godzin i coś wam pokażę, taką ciekawostkę. Wymieniałem w nim oleje. W silniku był czysty. W przednim moście był też olej czysty, ładny. A pokażę wam teraz, jaki olej jest z tylnego mostu. Mam tutaj już po jakimś czasie ten olej sobie odstał. I zobaczcie, co tu w tym tylnym moście się dzieje. Same opiłki, dosłownie 2 cm opiłków. Kilka godzin jazdy i takie opiłki. Co tam w tym moście się wyrabia, to naprawdę nie mam pojęcia, ale nie powinno coś takiego mieć miejsca. Zobaczymy po następnej wymianie, co się będzie z tym działo. Czy to samo będzie, czy to po prostu musiało się dotrzeć. Co o tym sądzicie? No, ilość opiłków jest naprawdę ogromna. To tyle.